9 kwietnia wspominamy błogosławioną Celestynę Faron, męczennicę i zakonnicę. Katarzyna urodziła się 24 kwietnia 1913 roku w Zabrzeży w diecezji tarnowskiej, w bardzo religijnej rodzinie. Gdy miała 5 lat, zmarła jej mama. Ojciec oddał ją na wychowanie jej wujostwu. Było to bezdzietne małżeństwo. Przybrani rodzice i babcia, która miała duży wpływ na jej wychowanie, bardzo ją kochali i troszczyli się o nią. Od 6 roku życia uczyła się w miejscowej szkole, a rok później przyjęła pierwszą komunię świętą, co było wielkim wyróżnieniem. Była bardzo zdolną i pilną uczennicą. Aktywnie uczestniczyła w życiu parafialnym. Gdy miała 16 lat, zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Starej Wsi, gdyż, jak napisała w podaniu, pragnęła życie poświęcić Matce Bożej. Do zgromadzenia przyjęto ją 17 maja 1930 roku. Przyjęła imię Celestyna. Bardzo ceniła sobie dar powołania i gorliwie przygotowywała się do złożenia ślubów zakonnych. Ofiarnie realizowała swoje obowiązki, nigdy nie narzekała, w miarę możliwości pomagała innym siostrom, a przy tym była pogodna, rozmowna, ufna i gotowa pełnić wolę Bożą. W pierwszych latach pobytu w zgromadzeniu nie tylko zapoznawała się z życiem zakonnym, ale też zdobywała kwalifikacje zawodowe umożliwiające jej pracę z dziećmi. 15 września 1938 roku złożyła śluby wieczyste. Tuż przed wybuchem II wojny światowej posłano ją do domu zakonnego w Brzozowie w diecezji przemyskiej. Powierzono jej obowiązki przełożonej domu i zorganizowanie przedszkola dla dzieci. Zrobiła to najlepiej, jak to było możliwe w warunkach wojny. Po pewnym czasie siostry musiały jednak opuścić klasztor i zamieszkały w willi na obrzeżach miasta. Wtedy to bezpodstawnie oskarżono je o działalność konspiracyjną. Siostrze Celestynie radzono, aby wyjechała z Brzozowa, lecz postanowiła zostać. 19 lutego 1942 roku wezwano ją na komendę Gestapo w Brzozowie. Do klasztoru już nie wróciła. Aresztowano ją. Przebywała w więzieniu w Jaśle, Tarnowie, a od 6 stycznia 1943 roku w obozie Auschwitz-Birkenau. Otrzymała tam numer 27989. Pracowała bardzo ciężko przy kopaniu rowów, w zimnie, nierzadko stojąc w wodzie, niedożywiona, osłabiona i chora. Była skrajnie wyczerpana, ale pozostawała pogodna, a nawet uśmiechnięta. Była dobra dla współwięźniarek i zawsze gotowa do pomocy, do podzielenia się obozowym chlebem, a gdy to było możliwe, modliła się z innymi kobietami. Z powodu postępującej gruźlicy i innych dolegliwości znalazła się w obozowym szpitalu. Bardzo cierpiała, ale też wiele się modliła. Zmarła w nocy z Wielkiej Soboty na niedzielę wielkanocną 9 kwietnia 1944 roku. Miała 31 lat. Współwięźniarki ubrały ją w białą koszulę i przykryły czystym białym prześcieradłem. Nie wystawiły ciała przed barak, jak to było wymagane, ale zostawiły je w baraku i przy niej się modliły, przekonane, że była święta. Ciało do krematorium wywieziono dopiero następnego dnia. Siostra Celestyna jeszcze przed ślubami wieczystymi dowiedziała się, że ksiądz Władysław Faron, którego nie znała, wyparł się wiary katolickiej i wystąpił z kościoła. Ofiarowała wówczas za niego swoje życie i do jego końca, także w obozie, modliła się za niego. Po wojnie ksiądz Władysław nawrócił się. Siostra Celestyna jest patronką modlących się za kapłanów. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionej Celestynie, która upodobniła się do Chrystusa w Jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w jej ślady, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.